Dzień dobry, z tej strony Ania Orszak. W tym roku chciałam Was powitać w trochę odświeżonej wersji mojego kanału. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, wspomnę tylko, że jestem nauczycielką geografii. Od 10 lat przygotowuję uczniów do matury rozszerzonej. Słuchajcie, jeżeli obejrzycie sobie mój kanał, te filmiki, które nagrałam w poprzednim roku, to zobaczycie, jak rozwiązywać pewne zagadnienia geograficzne, które Wam są przydatne na maturze, czyli tak naprawdę uczyłam tam pewnych umiejętności. Teraz mam nowy pomysł. Polega on na tym, że będę rozwiązywać zadania maturalne z arkuszy maturalnych, które były wprowadzone w życie, czyli de facto, które Wasi poprzednicy rozwiązywali na egzaminie maturalnym. I tak krok po kroku, zadanie po zadaniu postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taki, a nie inny wynik. Wiem doskonale, że często znajdujecie sobie arkusz maturalny, do tego gotowe odpowiedzi i zadajecie pytanie, dlaczego właśnie ta odpowiedź, skąd ona się wzięła, skąd ja mam wiedzieć, że to jest taka odpowiedź. No jest dobrze, ale ja nie wiem dlaczego. I ja Wam właśnie teraz powiem dlaczego. Zapraszam ze mną. Jesteśmy teraz przed ekranem mojego laptopa. Chciałam Wam pokazać najprostszy sposób, jak dojść do zadań maturalnych. Wchodzicie sobie na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Macie tutaj egzaminy maturalne, ósmoklasisty, zawodowe, jakie tylko chcecie z ostatnich lat. Ja wybrałam sobie rok 2018 i zjeżdżam sobie w dół, wybieram sobie przedmiot. I w naszym przypadku jest to oczywiście geografia. Mamy tutaj trzy rzeczy, które należałoby otworzyć. Ja otworzyłam je już trochę wcześniej. I uwaga, pierwszą rzeczą jest egzamin maturalny, czyli arkusz. To jest dokładnie taki arkusz, jak Wasi poprzednicy dostali w 2018 roku, 14 maja na maturze. Do tego mamy jeszcze barwny załącznik, który nam się przyda przy rozwiązywaniu zadań, jak również zestaw odpowiedzi. I to jest zestaw odpowiedzi, który każdy z Was bezpłatnie może sobie ściągnąć i do niego zajrzeć. No i teraz na próbę zrobimy sobie zadanko pierwsze. Więc zjeżdżamy sobie w dół. No i mamy zadanie, do którego jest mapa. Słuchajcie. No i teraz tak. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 5 strefy klimatyczne na Ziemi. Znane nam są te strefy. Należałoby zajrzeć tutaj do atlasu geograficznego. Będą się pokrywały z tymi, które generalnie są uczone na lekcjach, więc żadna nowość. I mamy polecenie. Przyzwyczajcie się do tego, że polecenia często nie pojawiają się na początku przy opisie zadania i numer zadania, tylko gdzieś tam dalej w treści zadania, na to należy naprawdę zwrócić uwagę. No dobra, trzeba zaznaczyć dwie prawidłowości klimatyczne występujące na Ziemi. No i pod A kryje się taka informacja. Najwyższe wartości temperatury powietrza, które zanotowano na Ziemi, wystąpiły na niektórych obszarach lądowych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 1. No i moi Państwo, przechodzimy do mapy. Numerem 1 oznaczono strefę równikową. W strefie równikowej jest oczywiście gorąco, ale jak dobrze pamiętacie lekcje o klimacie, to tutaj bardzo dużo pada. I to też wpływa na to, że te temperatury będą nieco obniżane. Natomiast najcieplej jest w strefach zwrotnikowych i te oznaczyliśmy numerem 2. Tam jest przecież sucho i wilgare w strefie zwrotnikowej, więc ta odpowiedź na pewno nie jest prawdziwa. Następny podpunkt. Region o najniższych opadach w Ameryce Południowej jest położony w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 1. Region o najniższych opadach. Bierzemy sobie Amerykę Południową, strefę 1, czyli tą dokładnie część. No i halo, 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 przecież tutaj bardzo dużo pada. Mamy tutaj Puszczę Amazońską, więc no zdecydowanie nie będą tutaj opady najniższe, tylko wręcz najwyższe. Czyli nam ten podpunkt też odpada. C. W ciągu roku w Afryce na obszarach położonych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 1 zachmurzenie nieba jest większe niż na obszarach położonych na tym kontynencie w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 2. Więc bierzemy sobie Afrykę i interesuje nas zachmurzenie w tej strefie i zachmurzenie w tej strefie. No, gdzie jest wyższe? Oczywiście wyższe jest na równiku, ponieważ tutaj mamy stacjonarny niż, który powoduje, że mamy prądy wstępujące, dzięki czemu tworzą się chmury i po prostu ciągle pada. Wobec tego ten podpunkt uznajemy za prawdziwy. To jest nasza pierwsza prawidłowość, którą musieliśmy wskazać.
Podpunkt D. W strefie klimatycznej oznaczonej numerem 4 na obszarach położonych w głębi kontynentów roczne amplitudy temperatury powietrza są mniejsze niż na obszarach nadmorskich. No i tak, bierzemy sobie strefę klimatyczną oznaczoną numerem 4, na przykład tutaj w Europie możemy na to patrzeć, albo w Ameryce Północnej, Europie i Azji. I słuchajcie, wewnątrz kontynentu mamy taką sytuację, że mamy suche powietrze, tak? I ląd nam się szybko nagrzewa latem, szybko traci ciepło zimą, czyli amplitudy roczne są wysokie. Natomiast w obszarach nadmorskich, na przykład w takiej Japonii, będzie taka sytuacja, że morze nam wpływa na łagodność klimatu, czyli nie będziemy mieli bardzo mroźnych zim, ani nie będziemy mieli bardzo upalnego lata. Wobec czego ta odpowiedź jest po prostu fałszywa. No i ostatnia. Obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 5 charakteryzują się mniejszymi rocznymi sumami opadów atmosferycznych niż obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 4. No i teraz bierzemy sobie strefę 4 i 5. Tak, strefa 4, strefa 5, obszary nadmorskie, czyli na przykład Anglia i na przykład Grenlandia. I teraz słuchajcie, no tutaj mamy klimat umiarkowany, prawda, w czwóreczce, a w piąteczce mamy klimat już około biegunowy. No i doskonale o tym wiemy, że na biegunie mamy zawsze wyż i tutaj będzie po prostu sucho, wobec czego w okolicach bieguna będzie padało mało. A w okolicach Europy, tak, czy powiedzmy nawet Ameryki Północnej w tej czwóreczce, no to po prostu padać będzie troszkę więcej, bo więcej tej wilgoci znajduje się w powietrzu. Czyli obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem 5 faktycznie mają mniejsze opady niż te oznaczone numerkiem 4. Czyli prawidłowymi odpowiedziami dotyczącymi tego zadania jest C oraz E. No i jak tak sobie zrobimy zadanko w domu, to możemy sobie po prostu zajrzeć do tych zasad oceniania, zjechać sobie w dół i widzimy, że mamy zadanie pierwsze. I tutaj są oczywiście wymagania ogólne i szczegółowe, to jest dla egzaminatorów. Was interesują odpowiedzi i system punktowania. Czyli tak jak powiedziałam, odpowiedź C i E jest prawidłowa. I uwaga, uwaga, za dwie poprawne odpowiedzi macie jeden punkt, a za zero odpowiedzi... 0 punktów macie za jedną odpowiedź bądź brak tych odpowiedzi, czyli to jest też dla Was taka bardzo ważna informacja, że należy zadania rozwiązywać całościowo. Czyli jeżeli będziecie mieli tylko jeden podpunkt zaznaczony dobrze, to przykro mi bardzo, ale nie będzie tutaj punktu. Dobrze więc, moi drodzy, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że należy rozwiązywać zadania całościowo i chciałabym prosić o taki feedback z Waszej strony, czy taki system rozwiązywania zadań Wam się podoba. Wydaje mi się, że jest coś nowego, coś czego w ogóle jeszcze nie ma. Oczywiście macie testy, macie odpowiedzi, ale chodzi o to, żeby ktoś Wam tłumaczył, dlaczego tak właśnie trzeba podejść do tego zadania. I postaram się w najbliższym czasie wrzucić na YouTube'a kilka odcinków dotyczących rozwiązywania zadań. I proszę łapki w górę na chwilę obecną. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek niebawem.